Cześć, witam was wszystkich w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj symulacja drugiej kolejki Ekstra Klasy, ale zanim przedstawię parę spotkań w tej kolejce, no to zobaczmy sok. Obejrzeliśmy sok, gdzie została przedstawiona najładniejsza bramka, najładniejsza asysta, kick z kolejki, a także załonnik kolejki. Mam nadzieję, że podobała wam się taka część, to będzie zawsze przed kolejką. A teraz już jesteśmy może do par tej kolejki, więc kto z kim zagrał. To w piątek zagranie podejmowało się do Górnika Łęczna, a Górnik Zabrze rozegrał swoje spotkanie z Lechem Poznań. W sobotę Stal Mielec zmierzyła się z Piastem Gliwice, Termalika Bruk wetnie z Wisłą Kraków, Radomiak Radom z Legią Warszawa. Za to w niedzielę Warta Poznań zmierzyła się z Pogonią Szczecin, Krakowia Kraków ze Śląskiem Wrocław i Jagiellonia Białystok z Rakowem Częstochowa. Za to kolejkę zamykało nam spotkanie Lechii Gdańsk z Wisłą Płock. Najciekawiej zapowiadało nam się tutaj spotkanie Górnika Zabrze z Lechem Poznań, Radomiaka Radom z Legią Warszawa, Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa. To według mnie były najciekawsze spotkania, które według was są najciekawsze. Możecie teraz pisać w sekcji komentarz. A teraz przejdźmy już do pierwszego spotkania, a więc Zagłębie Lubin podejmuje u siebie Górnika Łęczna. Na pewno jesteśmy tutaj ciekawi, jak zaprezentuje się Beniaminek, który pierwsze spotkanie wygrał u siebie 2-0 z Krakowiem. Za to Miedziowi wywieźli 1 punkt po remisie 1-1 z Wisłą Kraków w Krakowie. Widzimy, już wychodzą obydwie ekipy na plac gry. No i zobaczymy składy. Na początku Zagłębie Lubin. W bramce Ładun, w obronie Balić, Kruk, Soler, Chodyna, w pomocy Ziwe, Starzyński, Żubrowski, Waszchiro, Szysz i w ataku Podliński. Za to Górnik Łęczna na to spotkanie wyjdzie z Gostomskim w bramce, w obronie Dziwniel, Baranowski, Szczęśniak, Rymaniak, w pomocy Mag, Gol, Kalinkowski, Kuliński i w ataku Wojciechowski ze Śpiączką. Według mnie faworytem tego spotkania jest Zagłębie Lubin, ale jak to się wszystko skończy, zobaczymy. Zaczęli tak jak przypuszczałem Miedziowi, Starzyński mocnym uderzeniem otwierał to spotkanie, ale ostatecznie poradził sobie z tym strzałem Gostomski i także poradził sobie z kolejnym strzałem gracza Miedziowych. Fantastyczna interwencja bramkarza z Łęcznej. A teraz Wojciechowski, pierwsza jego próba w tym spotkaniu, broni Chładun, ale już przy drugie Chładun nie miał szans. Wojciechowski i o 34 minuty Górnik Łęczna prowadził Zagłębiem Lubin. Fantastycznie zaszedł tutaj Wojciechowski, wyczuł, że ta piłka, że tutaj gracz z Lubina będzie robił taki wcisk. No i widzimy, wykorzystał tą swoją wiedzę, strzelił przy słupku i mamy 1-0. No i tak to spotkanie nam się kończy. Górnik wygrywa drugie spotkanie w tym sezonie i umacnia się w czołówce tabeli. Za to Zagłębie jak na razie z jednym punktem. No, nie wygląda to dla nich za dobrze. A teraz już Górnik Zabrze zmierzył się z Lechem Poznań. Następnie miał Ernesta Polcha w Zabrzu. Lech, jak i Górnik, po pierwszej kolejce mają 3 punkty. Lech pokonał 1-0 Radomiaka Radom u siebie, za to Górnik Zabrze pokonał na wyjeździe Pogoń Szczecin, także 1-0. Widzimy już piłkarze wychodzą na boisko, widzimy także kibiców. A teraz zobaczmy składy. Na początku Górnik Zabrze w bramce Sandomierski, w obronie Janża, Gryszkiewicz, Wiśniewski, Dadok, w pomocy Nowak, Mane, Podolski, Wajnowicz i Rostowski, a w ataku Jimenez. Za to Lech w bramce Van der Hart, w obronie Douglas,
przyspieszyłem. Jeszcze grafika się nie pojawiła. Salamon, Szatka, Pereira i w pomocy Kamiński, Tiba, Ramirez, Karsztum, Amaral, a w ataku obejrzeliśmy Ishaka. Nie można tutaj w sumie wskazać się zdecydowanego faworyta. Obie ekipy są na pewno bardzo, bardzo dobrze przygotowane do tego sezonu. Ale od mocnego uderzenia zaczyna Górnik. No i w trzeciej minucie mamy już 1-0. Fantastyczne tutaj zagranie Podolskiego na Jimeneza. Widzimy, zobaczmy tutaj może to dośrodkowanie. Po prostu fantastyczne, idealnie na głowę Jimeneza. Ten tylko dołożył głowę i mamy 1-0. Fantastycznie zaczyna się tutaj Jimenez, ale Lech się nie poddał. Na początku Ramirez, ale ten strzał bardzo, bardzo chybił. Później kolejna sytuacja, Kamiński. Widzimy tutaj Amarala, niepilnowany, osamotniony. Został mu tylko bramkarz, a on nie trafia w takiej dogonej sytuacji. Widzimy sam na sam z bramkarzem. No nie może marnować takich sytuacji pomocy Klecha. Za to teraz Ishak strzał, znowu górą Sandomierski. Zdecydowanie bramkarz jak na razie tej kolejki, ale zobaczmy, bo jeszcze tutaj był Ishak, ale ten strzał w końcówce tego spotkania nie mógł zagrozić bramkarzowi Górników. No i Lech przegrywa 1-0 z Górnikiem. No i Lech, jak widać, musi się jeszcze bardziej postarać, żeby powalczyć w tym sezonie o Mistrzostwo Polski na swoje stulecie. Teraz już przenosimy się do Mielca, gdzie Stal podejmowała gości z Gliwic. Piast w pierwszym spotkaniu zremisował u siebie bezbramkowo z Rakowem Częstochowa. Za to Stal wygrała 1-0 na wyjeździe w Niecieczy z Termaliką. Faworytem jest tutaj Piast Gliwice, który zakończył zmagania w poprzednim sezonie w czołówce tabeli. Teraz zobaczmy już składy. Na początku Stal w bramce Gliwa, w obronie Flis, Matras, Deamo, w pomocy Gettinger, Maj, Urbańczyk, Domański i w ataku Jankowski, Sadłocha i Sitek. Za to teraz zobaczmy skład Piasta Gliwice. W bramce Plach, w obronie Holubek, Huk, Czerwiński, Kączkowski, w pomocy Lipski, Chrapek, Sokołowski i w ataku Amaja, Toril i Kondzior. W razie bez zmian w składach wszystkich drużyn w tej kolejce. Widzimy, zaczyna Stal i także Stal zaczyna od mocnego uderzenia Sadłochy. Poprzeczka, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze tutaj Sadłocha, próbuje jeszcze raz. Poprawka, ale broni Plach. A teraz Piast, widzimy tutaj Torila, ale ten strzał jednak no, nie wyglądał za dobrze i Piast remisuje bezbramkowo z Stalu Mielec. Na pewno jest to jedna z większych sensacji, bo Piast mimo przewagi w całym spotkaniu nie potrafi tego udokumentować. Chociaż jedną zdobytą bramką. Teraz przenieśmy się do Niecieczy, gdzie Termalika podejmowała Wisłę Kraków, więc na pewno jedno z ciekawszych spotkań w tej kolejce. Termalika przegrała pierwsze spotkanie ze Stalą 1-0, za to Wisła Kraków wygrała, przepraszam, zremisowała u siebie 1-1 z Zagłębiem Lubin. Wisła Kraków, która zagrała bardzo dobry mecz z Zagłębiem, lecz no kilka popełnionych błędów w defensywie zaprzepaściło 3 punkty. Teraz zaczmy składy. Termalika Wnacylowska, Wojtek Jaski, Bierzycki, Grzybek, w pomocy Chrołuszek, Radwański, Wlazło, Stefanik Wasielewski i w ataku Gergel i Terpiłowski. Za to Wisła Kraków, bramce Lis, w obronie Hanouszek, Sadrok, Frydrych, Gruszkowski, w pomocy Magdioły, Żukow, Skwarka, w ataku Hugi, Kliment i Jeboja. A więc to są składy obydwu drużyn na to spotkanie. No dzisiaj Wisła powinna chyba poradzić z Termaliką. No i zobaczmy, Kliment, ale tutaj błąd, chyba to był jednego z obrońców, chyba to był Tekijaski, ale zobaczmy, nieważne. Hugi, dośrodkowanie na Jeboje, a ten takich sytuacji nie marnuje. Fantastycznie wchodzi w to spotkanie Wisła i po 28 minutach mamy 1-0. Zacznę powtórkę. Zagranie tutaj Hugiego na Jeboje, a ten takich sytuacji po prostu nie marnuje. 1-0, prowadzi Wisła Kraków. Za to Termalika próbowała odpowiedzieć Gerger, ale nie doszedł do tej piłki. A teraz widzimy Wisła, faulowany tutaj w dogodnej pozycji jeden z graczy Wisły Kraków przez Stefanika, no i będzie niebezpiecznie.
Będzie na pewno niebezpieczny i to znowu Hugi. Bardzo aktywny Hugi w tym sezonie, a teraz widzimy El Mahdioui. On po prostu jest niesamowity. Fantastyczne uderzenie. Zobaczmy powtórkę. Pierwsza bramka z rzutu wolnego w Ekstraklasie w tym sezonie. Ale jakże kapitalna. Loska nie miał kompletnie nic do powiedzenia. Fantastyczne uderzenie gracza Wisły, które pieczętuje wygraną zespół z Krakowa 2-0 nad Termaliką. No i Wisła będzie w tym sezonie chyba walczyć o czołowe lokaty. A teraz jesteśmy już w Radomiu, gdzie w sobotni wieczór Radomiak podejmował Legię. Radomiak w pierwszej kolejce przegrał 1-0 z Lechem Poznań. Natomiast Legia Warszawa bezbramkowo zremisowała u siebie z Wisłą Płock. No i Legia, która na pewno ma tutaj potencjał, ma tutaj ambicje, żeby powalczyć w tym sezonie o tytuł, musi dzisiaj pokonać zespół z Radomia. Widzimy kibiców, którzy cieszą się, że Radomiak po ponad 30 latach wraca do Ekstraklasy. A zobaczmy składy. Na początku Radomiak grający Majchrowicz w obronie, Abramowicz, Silva, Rossi, Bogusz w pomocy, Kaput, Rondo, Nadecki w ataku, Kozak, Angielski, Lilandro. Za to Legia, no to w bramce Artur Boruc, w obronie Hołownia, Jędrzejczyk, Wieteska, w pomocy Mladenowicz, Josue, Martins, Kapuska, Lukinias i w ataku Pekhart i Emreli. A więc to są składy obydwu drużyn na to spotkanie. No oczywiście zdecydowany faworyt to Legia. A my przejdźmy do pierwszej sytuacji w tym meczu. Ładne tutaj zagranie na Pekharta. Pekhart przepchnął się z Rosji. Pekhart będzie zagrał w pole karne. Jest tam Kapustka, ale ten prosty w obrońce i cały czas 0-0. A teraz Emreli, ależ on tutaj fantastycznie się obrócił. I on takich sytuacji nie marnuje. 1-0 prowadzi Legia. Zobaczmy powtórkę. Jak tutaj Emreli w znakomity sposób się obrócił. Wziął sobie na plecy obrońcę. Później się z nim zabawił. A na koniec strzelił bramkę. Asystę oczywiście dopisujemy Lukiniasowi. Ale tutaj nie można nic więcej powiedzieć. Teraz Mladenowicz. I tym razem znakomita interwencja młodego bramkarza Radomiaka. Ta zobaczmy, bo jest tutaj zagranie. Kozak, ależ on fatalnie przestrzelił. Cały czas 1-0 Legii, ale jeszcze próbowali gracze z Radomia, ale jakimi strzałami nie pokonają Boruca. A Legia to spotkanie ostatecznie wygrywa 1-0. No i zbliża się chociaż tutaj na kilka punktów do czołówki. A teraz przenieśmy się już do piłkarskiej niedzieli, gdzie Warta Poznań na rozpoczęcie niedzielnych zmagań podejmowała Pogoń Szczecin. Warta w kapitalnej formie pokonała na wyjeździe Śląsk Wrocław 2-0. Za to Pogoń uległa u siebie 1-0 z Górnikiem. Widzimy, obie ekipy wychodzą już na boisko. A teraz zobaczmy składy. Na początku Warta Poznań w bramce Lis, w obronie Kiełb, Iwanow, Ławniczak, Grzesik, w pomocy Trałka, Czyż, Kupczak i w ataku Koryn, Kuzimski, Jakubowski. Za to Pogoń, no to w bramce Stipica, w obronie Mata, Zech, Triantafilopoulos, Stolarski, w pomocy Kowalczyk, Kurzawa, Dąbrowski, Kozłowski, Kucharczyk i w ataku Piotr Parzyszek. A więc to są składy obydwu drużyn. A my teraz już przejdźmy do tego spotkania i zobaczmy, kto okaże się górą. Na początku Warta, Korn. Fantastyczne tutaj zagranie do Kuzimskiego. Zobaczmy, ależ on sobie przyjął, ależ on sobie to przyjął, a później fantastycznie to wykańcza. Kuzimski potwierdza, że jest w kapitalnej formie. To jego już trzecia bramka w tym sezonie. Zobaczę powtórkę. Kapitalna też asysta Koryna, ale to, co zrobił Kuzimski, to majstersztyk. Zobaczmy, jak sobie przyjął. Przygotował sobie wręcz tą piłkę, żeby kropnąć z całej siły tą lewą nogą. No i 1-0 prowadzi Warta, ale Warta nie spuszczała stonu. Kolejna akcja, ale tym razem broni Stipica. Ale zobaczmy tą sytuację, bo tutaj Kuzimski strzał, na chwilę niebezpieczeństwa zażegnują portowcy, a chwilę później Jakubowski rzutu rożnego na Trałkę, a ten po raz kolejny pokonuje w tym spotkaniu Stipicę. Trałka i mamy 2-0. Warta potwierdza, że jest w kapitalnej formie i nie zamierza
spuszczać nogi z gazu. Zobaczmy jeszcze raz. Kapitalne zagranie na Traukę. A ten doświadczony już pomocnik, nie marnuje takiej sytuacji, Warta pokonuje Pogoń 2-0, no i chyba powoli możemy zacząć myśleć, że Warta w tym sezonie po raz kolejny włączy się do walki o puchary. A teraz jesteśmy już w Krakowie, gdzie Krakowia podejmowała Śląsk Wrocław. Oba zespoły pierwsze swoje spotkania przegrały 2-0. Krakowia na wyjeździe uległa Górnikowi z Łęcznej. Za to Śląsk uległ kapitalnej Warcie Poznań także 2-0. Widzimy, piłkarze już wychodzą na boisko. Nie można tutaj wskazać zdecydowanego faworyta. Jest to chyba nawet, można powiedzieć, niemożliwe. Zobaczmy składy. Na początku Krakowia: obrońcy Niemczycki, obronie Peska, Marquez, Juga, Serapa, w pomocy Rasmussen, Rakoczy, w ataku Hanka, Rivaldinho, Alvarez i Van Amersfoort. Za to teraz zobaczmy skład Śląska: Wrocław, w bramce Szromnik, w obronie Tamas, Gola, Ferdeska, w pomocy Musonda, Sobota, Mączyński, Pawłowski, w ataku Praszek, Exposito i Pich. No i przejdźmy już może do pierwszej sytuacji w tym spotkaniu, a po raz pierwszy zaatakowała Krakowia. Alvarez przeczekał tutaj, ale ten wścisk gracza ze Śląsk, z Wrocławia, ale niecelnie. Tutaj widzimy, Śląsk próbował, ale nie trafił. A teraz Exposito do Soboty. Sobota! No i teraz Śląsk się nie myli. 1-0. Prowadzą goście z Wrocławia. Sobota strzelcem pierwszej bramki w tym sezonie dla wojskowych. Widzimy powtórkę. Idealnie Sobota w prawy dolny róg bramki, ale te zagranie Exposito wprost na nogę. No niesamowita. Teraz może być już 2-0. Exposito! Tym razem Niemczycki zatrzymuje to uderzenie. Zaczy powtórkę. Ależ tutaj zagranie. Wychodził. Zaczmy, jak ty się zastawił, Exposito. To jest połowa sukcesu tej akcji, że Exposito umiał się tak zastawić i oddać czało. No ale tym razem Niemczycki. A teraz widzimy kolejna sytuacja. Alvarez, ale znowu niecelnie. Zobaczmy. Thiago do Rivaldinho strzał. Niecelnie. Po raz kolejny Krakowia nie wykorzystuje 100% okazji. A teraz Pawłowski. Niewykorzystywane sytuacje mogą się mścić i to się potwierdza w tej sytuacji. Pich! 2-0 prowadzi Śląsk. Nic zadać, nic ująć. Krakowia na kolanach. 2-0. Robert Pich po raz kolejny nie zawodzi. Wrocławian. Zobaczmy powtórkę. Pawłowski. No fantastyczny nawet. Prawie z połowy boiska holował tą piłkę. A później zagranie do Picha. Ten się obrócił. Strzelił. Niemczycki nie ma nic do powiedzenia. Śląsk wywozi cenne 3 punkty z Krakowa, 2-0. I teraz jest już trochę wyżej w tabeli. A teraz przenieśmy się do Białegostoku, gdzie ostatni mecz w niedzielę rozegrała Jagiellonia z Rakowem Częstochowa. Bardzo ciekawe spotkanie. Na pewno nam się tutaj zapowiada. Raków zremisował na wyjeździe pierwsze spotkanie bezbramkowo z Piastem. Za to Jagiellonia uległa 1-0 zespołowi z Gdańska, więc Lechi. Widzimy, wychodzą już piłkarze na boisko, a ja może przedstawię składy. Na początku Jagiellonia, bramce Dzikoński, Olnie, Przykry, Augustyn, Paznan, Tiru, Tabiś, w pomocy Pospisz, Romańczuk, Mystkowski, w ataku Czernych i Imas. Za to Raków, no to w bramce Kowaciewicz, w obronie Rundić, Niewulis, Arsenić, w pomocy Kun, Lederman, Poletanowicz, Tudor i w ataku Udowicić, Musiolik i Lopez. A więc to są składy obydwu drużyn na to spotkanie. Nie można tutaj wskazać zdecydowanego faworyta. Według mnie jest to jeden z meczów kolejki. Ale teraz zobaczmy, bo jest tu wrzutka na Czernycha, zgranie do Imaza. Ale ten chyba się nie zgadał z Czernychem. No i widzimy, co później z tego wynika. A chwilę później Musiolik pakuje piłkę do bramki Jagiellonii. 1-0 prowadzi Raków. Mimo że Jagiellonia na początku atakowała, ale widzimy, niewykorzystywane sytuacje mogą się mścić. Musiolik po ładnym tutaj zagraniu gracza numer 20, a więc Poletanowicza. 1-0, ale to nie koniec. Poza czym Musiolik znowu się tutaj urwał.
graczom z Białegostoku, ale tym razem broni Dziekoński. A teraz zobaczy Poletanowicz po asyście Tudora. Druga bramka rzutu rożnego w tej kolejce. Druga w tym sezonie. Pierwsza bramka Poletanowicza. Znaczy powtórkę. Fantastyczne zagranie. Idealnie na głowę Poletanowicza Tudora. Ten takich sytuacji nie marnuje. 2-0 wygrywa Raków. Jak na razie jest w dogodnej pozycji, można powiedzieć, do atakowania pierwszych miejsc. Raków, który, przypomnijmy, został wicemistrzem Polski w tamtym sezonie. Teraz przenieśmy się do Gdańska, gdzie w ostatnim meczu drugiej kolejki Ekstraklasy Lechia Gdańsk podejmowała Wisłę z Płocka. Lechia, która pierwsze spotkanie wygrała z Jagiellonią 1-0, na pewno dzisiaj liczy na kolejne punkty, za to Wisła Płock zremisowała 1-1 z Legią. Wisła Płock, która lubi utrzeć nosa lepszym rywalom. No i zaraz się przekonamy, czy Wisła Płock znowu utrze nosa lepszemu rywalowi, czy dzisiaj jednak Lechia idzie górą. Ale zobaczmy składy: bramce Alomierowicz, w obronie Konrado, Nalepa, Malocza, Kopacz, w pomocy Durmus, Biegański, Kałuziński, Kubicki, Hajdary i w ataku Pajszoł. Za to Wisła Płock, no to w bramce Kamiński, w obronie Tomasik, Krywociuk, Rzeźniczak, Zbozień, w pomocy Furman, Lagator, Wolski, Rasak, Szwok i w ataku Puszyński. A więc to są składy obydwu drużyn. A my teraz przynieśmy się już na boisko i oglądajmy. Na początku zaatakowała Lechia Pajszoł, ale taki strzał, no to jedynie może, no nie wiem, oddawać sobie na basenie, grając w basenonogę. A teraz widzimy Pajszoł, tu już było niebezpieczniej. Kamiński wybronił fantastycznie tą sytuację. Widzimy kapitalna interwencja gracza z Wisły Płock. No i Lechia remisuje 0-0. A więc Wisła Płock znowu utarła nosa lepszemu rywalowi. Teraz zobaczymy może wyniki tej kolejki. A więc Szczeranie zaczęliśmy od piątkowego takiego obiadu wieczoru. Nie wiem, jak to nazwać. Zagłębie Lubin podejmowało u siebie Górnika Łęczna. No i Legła 1-0. Za to później Górnik Zabrze 1-0 pokonał Lecha Poznań. W sobotę Star Mielec zremisowała bezbramkowo z Piastem Gliwice. Termalika uległa 0-2 Wiśle Kraków. I na sam koniec soboty Radom jak Radom przegrał z Legią Warszawa 1-0. W niedzielę Warta Poznań pokonała 2-0 Pogoń Szczecin. Później Krakowia przegrała 0-2 ze Śląskiem. No i także 0-2 Jagiellonia przegrała z Rakowem. A na zakończenie tej kolejki Lechia Gdańsk bezbramkowo zremisowała z Wisłą Płock. A więc tak prezentowała się nam druga kolejka. A teraz może przejdźmy już do nominacji w tej kolejce. A więc bramki kolejki, no i całej tej reszty. Ale zanim jeszcze przejdziemy do nominacji, do bramek kolejki i reszty, popatrzmy na tabelę. No, na prowadzeniu mamy Wartę Poznań, Górnika Łęczna i Górnika Zabrze. Wszystkie te trzy zespoły mają po 3 punkty. Za to na dnie tabeli Pogoń Szczecin, Jagiellonia, Białystok, Radom jak Radom, Wrocław, Termalika Nieciecza i Krakowia, Kraków. Te zespoły mają po 0 punktów. Na pewno zbliżyła się tutaj Legia do czołówki i no trochę jednak straciła Stal Mielec. A więc tak wygląda tabela. A teraz przejdźmy do nominacji. Nominacje do bramki kolejki to bramka L. Nagiłego. Bramka Jimeneza. I bramka Emrelie. Za to zawodnikiem kolejki zostaje Poletanowicz. No tutaj nie ma raczej nic do gadania.
No więc to będzie ode mnie na tyle. Ja mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Przepraszam za taką krótką przerwę, ale byłem na wakacjach, a więc to było trzeba tylko odpocząć, nie robiłem tych filmów. No i myślę, że teraz jakoś ten film się dobrze przyjmie, ponieważ jest on robiony nawet trochę lepiej niż tamten. Znaczy mam taką nadzieję. No i mam nadzieję, że przede wszystkim dostarczy wam emocji związane z naszą wspaniałą polską ekstraklasą. No i miejmy nadzieję, że tych emocji będzie w kolejnych kolejkach jeszcze więcej, a tu mogę wam obiecać na pewno, że tych emocji będzie jeszcze na pewno sporo i do ostatniej kolejki będziemy na pewno drżeli o mistrza Polski. To jest moje zdanie i raczej tak będzie. No ale dobrze, ode mnie to na tyle. Ja już będę się z wami żegnać, zachęcam do sobie łapki w górę, a także subskrypcji kanału. No i myślę, że za 2, może 3 dni powinna wyjść trzecia kolejka, więc oczekujcie i z niecierpliwością mam nadzieję, że będziecie na to oczekiwać. A ode mnie to na tyle. No i widzimy się już w trzeciej kolejce.